pierwsze trudno jest zdefiniować firmy rodzinne, a po drugie są to bardzo różne firmy, od mikro przedsiębiorstw do bardzo dużych organizacji, takich jak na przykład grupa Adamet. I myślę, że do wielkości właśnie firmy trzeba odnosić jej dojrzałość i gotowość do ekspansji zagranicznej, czy na przykład do innowacji. Natomiast na podstawie badań, które przeprowadziła moja firma Deloitte z sukcesorami, zarówno ekspansja zagraniczna, jak i innowacje są to dwa kierunki, w którym nasi sukcesorzy chcą podążać. To, co jest potrzebne na rynku, to przede wszystkim wizerunek polskiego przedsiębiorcy, zmiany jakby jego postrzegania na rynku pracy jako cinkciarza i jeszcze człowieka, który był badylarzem, bo tak jesteśmy często określani. Employer branding dla firmy rodzinnej oznacza promowanie swojego wizerunku na rynku pracy w celu przyciągania tych najlepszych specjalistów z tego rynku, często z ciekawymi korporacyjnymi czy międzynarodowymi doświadczeniami. Dlatego jest on potrzebny, żeby firma rodzinna nie kojarzyła się w cudzysłowie z prywaciarzem, tylko żeby kojarzyła się z organizacją, która jest dojrzała, często ma dopracowane już procesy biznesowe, często ma międzynarodowe aspiracje, a z drugiej strony jest też miejscem, gdzie można pracować blisko właściciela i patrzeć na przykład, w jaki sposób on podejmuje decyzje biznesowe, z czym w dużej korporacji może być kłopot. Ja myślę, że cały świat biznesowy musi zrobić wszystko, aby ten wizerunek polskiego przedsiębiorcy wzmocnić, i profesjonalizacja zarządu jest przede wszystkim potrzebna nam po to, aby menadżerowie zrozumieli, że między korporacją, która jest rozmyta między kapitałami mało przejrzystymi, to za firmami rodzinnymi zawsze stoi właściciel, stoi jakaś rodzina, która ma jakiś kod DNA, dlatego że ten kod jest najważniejszy, wpisany jakby w specyfikę działania każdej firmy. Proces rozwoju polskich firm rodzinnych musi nastąpić w profesjonalizacji zarządzania. Myślę, że największym problemem jest przekonanie wszystkich właścicieli firm, że aby ruszyć z ekspansją zagraniczną, jest nam potrzebny profesjonalny zarząd, profesjonalne zarządzanie, procedury we firmie, trochę ukorporatyzowanie mimo wszystko firmy rodzinnej, po to, aby były procesy.